Siemaneczko wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku z bunkra Złomierza u Jacka Recyklera. Powiem tak, no, tak jak mówiłem, zapowiadali deszcze, burze, było, lało, ale nie wiało, także jak widzicie, wszystko dalej porwane, ale całe. Ja już wspominałem o tym, że porwanego nie porwie, także jest ok, przetrwaliśmy kolejną burzę. Lało prosto, tak wiecie, prosto, bez wiatru, bez niczego, ale lało konkretnie północy. Może grzyby będą. No nie fanty złomowe, tym razem odcinek rozbiórkowy, demontażowy, tak jakby, no nie wiem, czy to się opłacało, zrobimy takie, jak wspominałem, tak to zrobię, chociaż jedni nie chcieli, nieważne, robię co mi się podoba, to co mi ktoś każe i o to chodzi, to jest najfajniejsze, zrobię sobie demontaż tego, no. Z niektórymi będzie wyzwanie, niektóre będą bardzo proste, niektórych będzie bardzo prosta rozbiórka. Wystarczy tylko mi wyciągnąć płytkę. Płytka mnie interesuje, plastik nie bardzo, oczywiście metal, aluminium to też będzie jako odzysk. Czyli tak jakby, czy to się opłacało, na pewno się opłacało, ale no chciałbym wam pokazać, ile można wyciągnąć pieniążków jeszcze ze złomu. Bo to taki typowy złom śmieć. Powiem wam tak, no sorry za chrypę. Na metaleo, komputer samochodowy w całości, tak jak to leży, po 7,50 za kilogram. No nie wszystko to jest komputer samochodowy, nie wiem jak oni by sklasyfikowali na przykład coś takiego, ale to wszystko jest samochodówka, no to wiem, to coś takiego, to z pewnością jak tam, o, to leci jako komputer samochodowy. Ja sobie zważę to całość, policzę po 7,50, no zobaczymy, ile bym zarobił, gdyby poszło to w takiej postaci, ale oczywiście ja to wszystko rozbiorę i zobaczymy, ile dostanę po rozebraniu za taką elektronikę, chociaż też nie jestem pewien, czy policzą takie płytki małe, co będą w tym w środku jako komputer samochodowy. Nie wiem, czy tu w ogóle będzie płytka, ale jest to aluminiowe. Tu będzie na pewno jakaś płytka. Mówię, wrzucę to wszystko w torbę, wrzucę to na wagę, no i zobaczymy, jak się ma sytuacja. Więc wszystko w torbie, wszystko spakowane, ledwo się zmieściło, czyli możecie sobie teraz wyobrazić naprawdę ile tego jest, bo tak na kupce może to tak nie oddaje sytuacji, porównując wiadro takie 12-litrowe. Zobaczcie, jaka ta tasza jest wielka. Teraz wrzucimy na wagę i zobaczycie ile tego jest, żeby tu nic nie okłamywać. Waga recyklerowa ze Złomowicha, wytarowana 00. Języczki, zobaczcie, praktycznie idealnie. Mówię, ta waga ma wahnięcia 100 do maksymalnie 200 gram. 100 w tą, 100 w tamtą. Ale wysyłając paczki, praktycznie to się wszystko zgadza. No i ciężko jedną ręką, musicie mi uwierzyć to słowo. Jest to ciężkawe, nie jakieś tam ogromnie ciężkie, ale ciężkawe. No i będziecie teraz świadkami ważenia lekarskiego. Ja obstawiam na pewno pod 20 kg. No przesadziłem, 10 na pewno, ale blisko 15 może. Może nie, 14 już jest, 15 jest, 16, no to byłem bliżej 20, 17 nie, to przyjmijmy jakieś 16 kg, blisko 16, dobra, przyjmijmy, że jest 16 kg, to teraz sprzedając to tylko jako komputer samochodowy, 10 kg to jest 75 zł. No dobra, przyjmijmy, ja liczyć tak na szybko nie umiem. 8,42, 75, 100, jakieś 120, tam powyżej coś 120 zł. Czyli tak jak wiedzieliście, ja za wszystko zapłaciłem tam, co przywiozłem wczoraj czy przedwczoraj. Nie wiem, kiedy wy to oglądacie, mam pewnie jakiś dzień obsuwy z racji na jakąś tam którąś dnia burzę. Za wszystko zapłaciłem 100, także to mi pokrywa w tym momencie już z zyskiem, ale patrząc na to, że tutaj jest 16 kg, to ja zapłaciłem za to
po 3 zł za kilogram, 3,48, no około 50 zł zapłaciłem za to. Już mi zwraca się ogromnie koszt. Zobaczymy, jak się zwróci, czy się uda zwrócić jeszcze więcej po rozebraniu tego. No pokażę Wam na pewno ze 2, może 3, bo to będzie trwało pewnie długo. Może niedługo, tylko że ja nie zrobię teraz wszystkiego od razu. Zrobię sobie parę teraz, parę później, parę jeszcze później. Mam na to cały dzień, nie śpieszy mi się i nie zależy mi aż tak mocno, żeby to zrobić dzisiaj. Więc to może, no, może potrwać kilka dni nawet. Nieważne. Ale znając siebie, wiem, że to zrobię dzisiaj. I tyle w temacie. Na pewno, mówię, pokażę Wam jednego, dwa i później całe podsumowanie, czy to się opłacało. No kurczę, no tak wychodzi, czy to się opłacało. Także ja działam, Wam pokażę, mówię, co i jak. No i tak, mam przygotowanych kilka sztuk, takich powiedzmy, że łatwiejszych do demontażu. To później pokażę Wam kilka jak rozebrać. Dwa plastikowe sobie przygotowałem, jakieś aluminiowe. No i zestaw, który będzie potrzebny, to na pewno mały krzyżak, zestaw precyzyjnych śrubokręcików do małych tam torsików. Zestaw ich dostałem od Roberta z kanału 4 Złomy. Pozdro Robert, to jest najczęściej używany zestaw u mnie na warsztacie do demontażu elektroniki. Jakiś krzyżak, no i taki wielofunkcyjny garetowski, ja go kiedyś wygrałem, będąc na zlocie. W Złotym Stoku jeszcze wtedy istniało Stowarzyszenie Trybunów Historii. Ja oczywiście mam pamiątkę, byłem w stowarzyszeniu, byłem członkiem Stowarzyszenia Trybuni Historii. Skończyło się jak skończyło, pamiątka została, stowarzyszenie się rozpadło, jeździliśmy po zlotach, organizowaliśmy zloty dla detektorystów. Ja tam kiedyś mocno w tym uczestniczyłem, ale to już jest historia, bardzo miła historia, nieważne, to może jeden inny temat. Pokażę wam kilka sztuk, jak to zrobić, resztę mówię, ogarnę sobie na spokojnie, zrobię to na podłodze, bo tak będzie mi lepiej, wrzucę Was na statyw i zobaczycie, co i jak, powinno pójść sprawnie, chyba. Jeżeli czegoś nie widzicie, nie, to krzyczcie. Bo może być tak, że nie będziecie widzieli. Ja tak trochę na kucaka będę Wam pokazywał. Te, jeżeli nie uda się zrobić to w ten sposób, no to dostaną dwa razy młotkiem i się otworzą. No ja to oczywiście sobie później kiedyś posprzątam. Widzicie, to jest najprościejszy z komputerów samochodowych, który jest do rozebrania. Płytka gotowa. Nie pamiętam, 23 czy 25, może 27 zł za kilogram takiej płytki. Także widzicie, no te plastikowe to jest mistrzostwo świata w rozbieraniu. Dwa razy podważyć śrubokręcikiem i mamy gotową płytkę. No takie, żeby były wszystkie, no to ja bym sobie zrobił to na bieżąco na złomowisku. Parę ich tak otworzyłem, ale że czasu nie było, więc sobie parę ich sobie zabrałem po prostu na zabawę do domu. Ja uwielbiam. Co ja będę tutaj kłamał, nie będę nikogo oszukiwał, uwielbiam te demontaże wszystkiego, ja lubię wszystko rozbierać, psuć. Kolejna płytka z komputera samochodowego, widzicie, bardzo proste, bardzo szybkie. No te już są, jakby to powiedzieć, trochę bardziej czasochłonne, chociaż ja już mam na wszystkie chyba patent. Tu jeden krzyżak. Ja te śrubki sobie później pozbieram magnesem. Ja oczywiście sobie przygotowałem już biciki takie, jak potrzebuję. Także to trochę będzie szybszejsze. Tu są dwa takie mniejsze torsiki. Nie wiem, czy się odkręcił. Mają czasami pełno kleju. Niektóre płyty są zaklejone w środku. Niektóre płyty, komputery. No i kręci się, niby się kręci, a się nie odkręca. Także mówię, może być. Otworzył mi się śrubokręt. Jest otwarty. Powinno to pójść. No kurczę, bieg się otworzył i nie chce się zamknąć. Dlatego, że zobaczcie, no fajny zestawik. Naprawdę. Raczej on to nie jest gdzieś. Tego się nie da gdzieś kupić. Bo to tylko trzeba było wygrać. No dobra, bez tego jednego. Później sobie go wsadzę. Może nie sobie, ale wsadzę go tu, gdzie powinien być. I oczywiście wkrętarka by ułatwiła robotę jak ta lala, nie? Tylko że Jacek Mądry ma wkrętarkę, ale rozładowaną, nigdy nie ma czasu naładować. A
A poza tym ja lubię kręcić śrubki śrubokrętem. Lubię kontakt. No sorry, ja tak na kucaka, trochę na stojaka chciałbym wam pokazać, żebyście widzieli naprawdę, że to jest bardzo prosta sprawa. Mówię, tylko zrobię tylko sobie ze 3, no może 4 jeszcze wam pokażę. Niektóre będą naprawdę, niektóre będą uparte, w szczególności te z metalem. No czasami trzeba użyć młotka, jakiegoś przecinaka, ale mimo wszystko to i tak gra warta, jakby to powiedzieć, świeczki. Ja potrafię usiąść sobie tak cały dzień przerobić, a tu jeszcze są 4, przerobić cały dzień przy demontażu. To jest z jakiegoś sedana, sedan E36 i po sedanie. No dobra, to może pokażę wam tylko te 3, bo co tu pokazywać, rozkręcanie śrubek. Mówię, resztę sobie zrobię na stole, przy krzesełku, będzie mi wygodniej, a was nie będę męczył odkręcaniem śrubek, tylko chciałem pokazać naprawdę, że to jest prosta sprawa, szybki pieniądz, że warto takie coś zabrać, rozebrać, jeżeli macie możliwość kupienia na złomowisku, to jakiś tam pieniądz. No i ta jest zaklejona. Ta będzie zaklejona, ale może uda się podważyć gdzieś śrubokręcikiem. A jak nie uda się, no to ja nie będę tu młotkował. Może nie jest zaklejona, a jest tutaj, po prostu ma zatrzaski do odgięcia. Mały śrubokręt sobie wziąłem, no mówię, niektóre są uparte. Ale jak już podważymy, odegnijmy. Sorry, muszę to zrobić na kolanie. No jest uparta, musicie mi uwierzyć na słowo. O. To będzie aluminium, pozbędziemy się tylko plastiku, tego bolaszka. To później trafi do skrzyneczki, do torby. I sobie odważymy, zobaczymy, ile będzie aluminium z tego, ile będzie płytki. To się jeszcze trzyma. Aha, no dobra, nie ma co robić siebie wariata. Mamy tu jeszcze 2 śrubki. Mówię, wkrętareczka by ułatwiła tutaj naprawdę szybkość, efektywność całego procesu, ale no co, nikt mnie nie goni nigdzie, nie ma żadnego pośpiechu, wiecie, o co chodzi. 2, jeszcze są 2 z drugiej strony. Dobra, aluminium, no i płytka prawie gotowa, bo musimy tu jeszcze odkręcić, jakby powiedzieć, te obciążniki, odważniki, te uchwyty, ale to już powinno wylecieć samo w zasadzie, te amelinium. Tylko aluminium trzeba wyciągnąć, a nie bardzo chcę. Pewnie jeszcze gdzieś blaszka do odgięcia. Tak jest ta blaszka do odgięcia. Musimy się pozbyć tutaj o tego i tego. I z drugiej strony to samo, cyk. I płytka praktycznie gotowa, tylko mówię, z drugiej strony tu jeszcze 2 śrubki. I będzie kolejna płytka gotowa. To wszystko musi zostać, może być. Oczywiście ten plastik, to wszystko też zostaje. Tego się nie usuwamy. I idzie jako płytka z komputera samochodowego. Teraz nie pamiętam, po 20 ileś tam złotych. Także co? Ja działam. A wam pokażę już dopiero podsumowanie. Bo mówię, nie zrobię wszystkiego teraz, w tym momencie. Tylko sobie zrobię to etapami, żeby się nie denerwować za bardzo. Także co? No za chwilę widzimy się na podsumowaniu. No i dobra, ja już po zabawie powiem wam tak, zrobiłem to jednym tchem, za jednym pociągnięciem. Poziom trudności w skali od 1 do 10, gdzie 10 będzie tym najtrudniejszym, określę go na 2, może 3, niech będzie, że 3, z racji na jedną płytę taką zalaną
chińskim gilem, glutem, gdzie musiałem trochę się poskrobać. Było trochę śrubek wkrętów takich trójkątnych, chyba na czterech płytkach. To sprawiło jakiś tam problem. Reszta, okej, dobra. Plastiku. Plastiku nie będę ważył, bo to bez sensu. Były też takie końcówki złączek. Ja to sobie jeszcze rozbiorę, odetnę te drobniutkie kabelki, bo to w dalszym ciągu jest po 7 zł. No pinów nie będę wydłubywał, aczkolwiek kto wie, ale kabelki z pewnością sobie odetnę, nawet te najmniejsze, bo ja taki jestem. Jedna płytka jest na blaszce aluminiowej, której za Chiny nie mogę oderwać, no ale szkoda jej wyrzucić, bo te MLCC, czy jak to się tam zwie, no to tutaj może być srebro, pallad, czy jakieś inne metale kolorowe. Wrzucę to do elektropaki i zobaczymy, jak oni to zweryfikują, czy w ogóle to jakoś zweryfikują. No a co do aluminium, no to jest gojebi twoja mać. Nie wydawało mi się, że będzie aż tyle, bardziej bym stawiał, że będzie więcej stali, ale te co myślałem, że są stalowe, były aluminiowe. No i dobra, teraz może ktoś powiedzieć, że to jeszcze nie jest nieoczyszczone, że tu jakieś blaszki, jakieś plastyki, bo to trafi do, jakby to powiedzieć, do drugiej bazy, do wstępnego oczyszczenia, posegregowania, właśnie ściągnięcie uszczelek, wyciągnięcie jeszcze takich kawałków metalowych czy plastikowych, ale to już nie będzie ważyć wiele. Jakieś 2 kilo tam powinno ważyć, nie więcej, znaczy 2 kilo, 200 gram te śmieci. Ja już sobie poważyłem, także no zrobię to po prostu, żebyście wy widzieli, że jakiegoś tam wciula nie bije. Aluminium, tutaj miałem coś w okolicach 7 kg, trochę więcej, powyżej 7, ale ja liczę, że niech jest, że 7 kg aluminium, no zobaczcie. Ponad 7, jeszcze by tu trochę przesunął, ale odejmijmy te plastiki, odejmijmy torbę, niech będzie 7 kilo i ja to zrobię taką uśrednioną sobie cenę. 7,30 czy 7,20 jest odlew, 7,6 coś jest mieszany. 99% będzie odlewu, więc zróbmy po 7,49 zł, a przypominam, że za całość zapłaciłem tylko albo i aż 50, więc same alu zwraca mi koszt zakupu tych komputerów samochodowych, no bo co to z komputerami. Mówię, dwie godzinki z przerwą na siku, kupę fajkę, coś takiego, przejście, wyprostować. Tu dłubałem sobie na miejscu. No i dobra, i teraz to co najważniejsze. Ja po cichu sobie liczyłem na 5 kg. Nie? Zgadnijcie ile jest. Jest 5 kg. Jak mordę strzelił, 5 kg. Może z jakimś tam gramem, bo dorzucę jeszcze tamtą, ale tamtej nie będę ważył. 23,50 za kilogram. 23,50. Kurczę, po 5 kg. Jakieś tam 115, 117, chyba 50, coś takiego powinno być. 117. Przyjmijmy 117 i 50. To prosta sprawa, 165 zł za wydane 50 zł, także wynik potrojony, super, o to chodziło. Gdybym sprzedał komputery w całości, to tam wychodziło też koło 120 zł, czyli więcej wyszło, koło 5 dych, więcej warto było rozbierać, warto było poświęcić te 2 godzinki, mówię, z takim naprawdę lajtowym podejściem na siku, kupę, piciu, papieroska i te inne sprawy. O, jeszcze tutaj, też tu jest trochę złomu, dobre kilo, więcej nie było. Bardzo mnie bardzo cieszy, że tego jest właśnie, że tego jest bardzo dużo. Możecie zobaczyć sami, no praktycznie sam odlew, no mówię, troszkę plasticzka jeszcze tylko trzeba wyciągnąć, ale to na kolejnej taśmie rozbiórkowej, tej szczegółowej. Tyle w temacie, także zysk. Super, zwracajcie uwagę na komputery samochodowe, albo jeżeli jesteście tu z mojej okolicy, nie zwracajcie, odkładajcie na bok, ja je posprzątam, ja je pozbieram. Tyle w temacie, trzymajcie się, do następnego, hejo.